Panie Radoń, jak to zaczęło? Czy można się było spodziewać, że dojdzie do tego mordu? Czy coś na to wskazywało? Na to wskazywało tydzień czasu przed mordem. A na mord nie wskazywało, tylko na wysiedlenie. A co to było, że wskazywało, że będzie wysiedlenie? Nie wiem, jaka to durnota. Skąd to pochodziło? Nie wiem. Jedno wiem, że ksiądz ukraiński ogłosił w cerkwi, ludzie, chcecie przychodzić do spowiedzi i tak dalej. Bo bieda nam grozi. Władysław się nazywa, Łemko Włodzimierz. Ogłosił to nie skazanicy, tylko tak. Przychodzi, moja mama też poszła do spowiedzi, do tego. To było w piątek. Tu sąsiadka przyszła odtąd do nas, do dzieci, do nas trojga. Ja miał gołębie małe. Z tymi gołębiami okarmił żem tamto. Przechodzi suki syn z automatem i od razu do strzelania idzie matka. A ta pudeszka to Polka, to była kobieta w duszy. Mówię, człowieku, odejdź, ustąp. Tu Polacy są, co ty chcesz? Nie wiem, po co przyszedł. Zabrał się i poszedł. Ja pod łóżko uciekł aż ze strachu. Tak. Mama przechodzi z cerkwi i mówi, coś zagraża Paweł Komier, coś niedobrze będzie. Tak i tak, tak. Ksiądz mówi, przechodźcie do spowiedzi, do tego. Oj. Długo nie utrwało. A jak tu ten czasach zabierali do cerkwi, zapomniał, żem powiedzieć, nie ma gorszej świni, jak Polak w niemieckim mundurze i Ukrainiec ciemnota i Polak ciemnota. Polak ciemnota, to się na niczym nie zna. Polak ciemnota. O, już bym się zdenerwował. A dlaczego Polak w niemieckim mundurze, pan mówi? Czego? Polak w niemieckim mundurze. To jest najgorsza świnia, się banderowca nie boję, tak. Jak Polaka w niemieckim mundurze. Dlaczego? Dlaczego? Był kontyngent na zboże oddać. To ja, my dzieci byłem. I jak było boisko, snopy i cepami. Bo na ten dzień nie dało się rady. No ale ten dzień musi być wykonany, to niemiecki rozkaz był. O, i mocimy na boisku. Przechodzi suki syn w niemieckim mundurze i do mamy od razu pałą bić, bo mama się tłumaczy, że dopiero moci, czego nie gotowe. O. I do mamy bić, a drugi z tyłu prawdziwy Niemiec, jak go paflukter na gamojcie, coś mu jakoś powiedział, nie znam się na tym, tu ma go poza to, on spał zaraz, kazał mamie kartkę pokazać, widział, że dzieciami młodzi, tę kartkę podarł, do chałupy nas wyprawił, tu mam, nie ma gorszej świni jak Polak w niemieckim mundurze. To się nigdzie nie zawstydzę najważniejszych tych. No i co było dalej? No i nic, i to się uspokoiło. Kontyngent już nie tego, że to mnie umłociłem, ja się daczką przewiął, młynka nie było, tą się daczką, ja chłopczystwo, ja umiał tak, było pierwsze ziarno, drugie i plewy. Ja to przejął do worka i spokój. A dlaczego pan mówi, jak pana zapytałem o tych
przed samym tym zabójstwem, to pan powiedział, że Polak ciemnota, Ukrainiec ciemnota. Co pan miał na myśli? Że pan nie lubi ciemnych Polaków czy ciemnych, głupich Ukraińców. Bo ta durnota, to przekazania Boże powinni znać ludzkość, biedę i wszystko. Więc tu nie ma. Bo są dali tacy. Mnie we zdjęciu szkoda go dziubnąć, zastrzyk dać nie tyle. Ja taki czuły jestem. A tak katować ludzi. Jak się zaczęło to katowanie tu w Pawłokomie? Gdzie pan wtedy był? Rodzina pana? Ja byłem w domu. Byłem w domu, jak już mówiłem. Przyszedł jeden, zaraz z automatem, tym sowieckim, z bębenkiem, tym i od razu do strzelania. No a za nim, ale tak, dwoje, starszy brat i siostra poszły do Bartkówki nocować, bo to było coś, że nie wesoło, że nie wesoło. To sąsiad ich chrapek wziął, jedzie z nami. A ja od mamy ani kroku się nie puścił. Gdzie mama, tam i ja. Oj, malutkie dziewczę też było takie. O, i mama z tym dziewczynciem i ja w domu my zostały. I przechodzi taki jeden. Od razu tam, kurwa, mali i tak dalej. No to my z tego, no to był ruch, to nikt nie spał. A drugi przechodzi, mówi, ty kurwa, twoja mać spierdala, jest to dwopolaki. Oj tak go kolbą nad go i poszedł. Pomógł mamie dziecko, dziewczę ubrać. Był człowiek. Pomógł mamie dziewczę ubrać. Het, tu myśli, tu było źle, to bez płot. Trzeba było przez parkan. Od mamy dziecko wziął. Przeniósł, mamie oddał, był człowiek. O, i ja szedł. To cerkwi nas prowadzili, to taka kruchta się nazywa, a u nas jak tu gdzie się ksiądz przybiera, jak to się nazywa? Zachrystia. Zachrystia, do kruchty, przez kruchtę. Przez kruchtę my przeszli i mówi daleko, na cerkiew nie chodźcie, bo będziecie wnet wołani. A przy cerkwi to stali nasi znajomi, nasi przyjaciele, nasi bandyci. Znał pan któryś? Których? Matko, to wszystkich. To skąd oni byli? Bo to stąd i tamtąd nasi byli, i chłopcy byli. Ale uzbrojeni. A tak, kabek tylko na ramieniu i tak. Jak bądź. No i co dalej? No i daleko, żebyście się nie pchali, bo zostaniecie wypuszczeni. No to nic. Ja do kruchty poszedł. Mama mi mówi tak. Idź Niziu, popatrz po cerkwi. Zachodzimy do kruchty, a i kruchta, zaraz ołtarz. Ksiądz. Modli się. Jedni płaczą, drugie baby gołastyczkami na wierzchu. Trzecie dziecko w nietkach ma i trzyma. Dziadek stary jeden, zagnany był, poszedł tam jak pod chór. O, koło wielkie drzwi zamknięte. Fajka sobie jeszcze, za tę fajkę sobie zakurzył. Nawet, no to już ludzie w szoku byli. W szoku byli. A i pochodził, żem pomiędzy ludzi, het, patrzę, ani od ciotki, ani od wujka, nikogo nie ma. Nikogo nie ma. I mówię, tak i tak nikogo nie ma. No to stoimy, no to poświtkę napisano, idźcie do domu. Jakby tam w domu konia nie było, krowy, dajcie nam znać i wszystko się od tego nas puścili, cichutko my siedzieliśmy.
podniecło. A z rodziną Kolasa i Swak cetunek wykopali, gdzie sianie czy coś i się przechowali. Potem na wschód poszli. Wujek Jasiek, te zostały do gdzie się schować. No to wujna, dwie kuzynki i kuzyn do piwnicy, że do piwnicy nie pójdą. O, do piwnicy by. To do piwnicy kurwa granat rzucił, suki syn, wykaleczył, pościągał i na stos poskładu i dobiją. Kurwa masz mnie, to szlak, pani Jan, mówi mi Boga. No. A ci, a nie zdenerwowany, nie mi pan przebaczy, bo ja nie na pana, tylko ja się sam od siebie denerwuję. Proszę mówić dalej. A ciotka i Swak byli w tym tunelu, na do dnia wyleźli i wio tu na Jamornik, na lasy, jakoś przeszli, przeżyli, mama była u nich, to jest Tarnopol, Suszczyn i Terembogla.